No hej ludziska, cześć wam wszystkim, z tej strony jak zwykle Grzechu 40. Witam was bardzo serdecznie ponownie w kolejnym materiale na tymże kanale. Ponownie jest to swego rodzaju filmiarz okazjonalny, filmiarz specjalny. Wiem, może filmiarz troszeczkę z dupy, zazwyczaj starają się nieco bardziej ambitnie podchodzić do tego typu nagrań okazjonalnych. Staram się tworzyć jakieś naprawdę fajne filmy, jakieś zlepki z mojego kanału, z gier, a także z... God damn it! Serio, już do mnie będą pisać, no w dupę jego mać! Przepraszam was ludziska, ale tradycji stało się zadość. Na materiałach mi czasem przeszkadzają, no materiale specjalnym również musieli mi przeszkodzić. Swoją drogą, to jest mój telefon Samsung. Zaraz zobaczymy. Samsung jakiś tam. Bo tak, niektórzy ludzie też mi pytali, z czego ja korzystam. Nie wiem z czego korzystam, ale korzystam z czegoś takiego. Wracając do tematu. Kiedyś zaprezentowałem wam miejsce, w którym nagrywam. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować również po raz kolejny miejsce, w którym nagrywam, bo troszeczkę się w nim pozmieniało. A ponadto, jeżeli tylko mi się uda, również troszeczkę miejsce, w którym mieszkam. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. No, tym razem nie umieszczę na YouTubie jakiegoś nadwymiar wyimaginowanego, wysublimowanego filmiarza specjalnego z tego prostego względu, że zauważyłem, iż YouTube 90% tych specjalnych filmów, które tworzę, po prostu mi poblokował. Bardzo, bardzo nie lubię się z panem YouTube'em, z prawami autorskimi, roszczeniami i tego typu sprawunkami. YouTube, ty scumbago, ty gołodupcu, osiodupcu, przebrzydły, wiewiórze kędzierzawy! Mniejsza, moja agresja została stłumiona. Tak czy inaczej, chciałbym wam zaprezentować miejsce, w którym nagrywam, korzystając z tej pięknej chwili, że... Ej, łap ostrość, łajzo. Korzystając z tej pięknej chwili, że widzicie to miejsce, chciałbym troszeczkę o nim poględzić, opowiedzieć wam, co się zmieniło od czasu... Kiedy się ostatnio widzieliśmy. Może rozpocznę od jednostki centralnej. To jest moja skarpeta. Cześć, fajnie skarpeta. Zaczniemy od jednostki centralnej, no bo sercem każdego komputera jest właśnie takoważ jednostka. Tu jest router, tu są jakieś tam pierdzi bączusie kabelki, nie będę wam tłumaczył, do czego te wszystkie kabelki służą. Niemniej jednak są również po części związane właśnie z tym, że nagrywam. Nevertheless, zacznijmy od serca. Serce troszeczkę się zmieniło, chociaż obudowa nie bardzo, dlatego że od czasu, kiedy ostatnio się widzieliśmy, zainwestowałem w ten komputer mniej więcej prawie 1000 zł. Myślę, że jest to całkiem sporo. Oczywiście zainwestowałem to hajsiwo właśnie dlatego, żeby móc dla was nagrywać troszeczkę lepsze gry, troszeczkę szybciej renderować itp., itd. i w dupę te. Zakupiłem lepszą kartę graficzną, GeForce GTX 760 od Asusa. Chyba jakoś tak. Tak mi się wydaje. Do tego zakupiłem również 4 dodatkowe gigabajty RAMu. Jeżeli ogólnie jesteście ciekawi osiągnięć komputera, na którym nagrywam, zapraszam na zakładkę informacje na moim kanale. Tam wszystko jest pięknie opisane. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o samą jednostkę centralną. Tutaj mamy kolejną zmianę, czyli słuchawencje. To są moje słuchawencje. One są nowe. Kiedy ostatnio się widzieliśmy, miałem takie jeszcze bardziej z dupy. Te są takie troszkę mniej z dupy. Nie kosztowały 100 milionów złotych, ale powiem wam szczerze, ja naprawdę nie potrzebuję słuchawek, które kosztują 100 milionów złotych. Ja wiem, że niektórzy ludzie, chociażby Berliet ma słuchawki za, nie wiem, z pół tysiąca, ale serio, naprawdę, czy to jest takie potrzebne? Te też są bardzo dobre, też mają bardzo dobrą jakość dźwięku, mikrofonu nie potrzebuję, bo korzystam z tego, więc... No w dupę jego mać, po co marnować pieniążki? No po co, ja się pytam, po co? Nie rozumiem, nie rozumiem. Nie no, prawda jest taka, że... No, gdybym chciał, mógłbym zakupić lepsze, ale akurat uznałem, że te będą w zupełności wystarczające. Zapłaciłem za nie chyba mniej więcej 100 zł, może 120. Dorp. God damn it! Tu jest jakaś nazwa, jakaś naklejka. Czekajcie, ludziska. What? Co się stało się? Dium! Comfort Series. Nie wiem czy to jest nazwa tych słuchawek, ale to jest jedyne, to są jedyne literki, które na nich zostały umieszczone. Ponadto mam oczywiście kolejne serce mojego komputera.
Myszo zwierza, to jest... O, jaki brudny. Nieważne, tego nie było, to się wytnie. To jest myszo zwierz, którego zakupiłem już naprawdę dawno temu. Myszo zwierz, który również nie był jakiś potwornie drogi, tam kosztował chyba 70 zł, przynajmniej tak mi się zdaje, bo już tak jak mówię, dawno to temu było. Ciekawostka jest taka, że zakupiłem myszo zwierza, który nie służy do obsługi komputera stacjonarnego, ale do laptopa. Zapytacie... Czechu, a co za różnica? Komputer to komputer. Niby tak, tylko że do takiego myszozwierza, pomijając już fakt, że jest mniejszy i ciężko przez to się nim operuje, jest podczepiony krótszy kabelek. Zobaczcie, ile pierdylionów kabelków tutaj pod spodem jest. A zobaczcie, musiałem jeszcze dokupić złączkę, bo niestety był on za krótki. Ale mniejsza. Ważne, że jest, ważne, że działa. Do tego mam głośniki. Głośniki firmy Easy Touch. Chyba tak. Też zakupione strasznie dawno temu, ale powiem wam szczerze, nie widzę potrzeby ich wymiany, bo są naprawdę świetne, nie narzekam na nie i nikt mi nie zapłacił za to, że mówię, że są dobre, po prostu tak uważam. Zresztą w ogóle film nie jest sponsorowany, nikt nie zapłacił mi za to, że ładnie mówię o jakichś konkretnych sprzętach, żeby nie było niejasności. Niestety, nikt mnie nie kocha, nikt mi nie chce płacić. Powracając do samych głośników, mają one już swoje lata, ale naprawdę są boskie pod względem jakościowym, tak więc trzymam je dalej, nie widzę potrzeby zmiany, dopóki tylko działają. Są świetne, często słucham na nich muzyki, poziom głośności jest boski, jakość tego dźwięku daje radę. Do głośników było dołączone takie badziewie, czyli swego rodzaju subwoofer, na którym mogę sobie regulować poziomy dźwięków, jakieś tam basy itp. A teraz przejdźmy do samego mikrofonu, czyli boskiego sprzętu, który umożliwia mi nagrywanie mego plugawego głosu. Mikrofon jest to TrustStars Microphone. Jest to sprzęcie stacjonarne, z tego co widzicie, posadowiony na trójnogu. Sprzęt, który również nie był specjalnie drogi, ale jest niezwykle dobry pod względem jakościowym. Jestem z niego dumny, jestem z niego bardzo zadowolony. Niektórzy youtuberzy kupują jakieś wymyślne mikrofony ze studiów nagrań o wartości 2000-3000 zł. Ja mam ten oto mikrofon, tego dziabonga, który kosztował, uwaga, 60 zł polskich. I naprawdę polecam wszystkim TrustStars Microphone. Przysięgam, nikt mi nie zapłacił za to, co teraz mówię, ale jestem z tego mikrofonu bardzo zadowolony, bo jak na taką cenę poziom głośności jest boski. Jakość dźwięku jest naprawdę fajna. Nawet nie otrzymam specjalnie tych nagrań i wszystko trzyma bardzo przyzwoity poziom. Oczywiście teraz nagrywam dźwięk z aparatu, więc teraz poziom jest troszeczkę z dupy, ale ogólnie na nagraniach myślę, że wszystko się bardzo przyzwoicie turlasi. Jedyna wada, do której się mogę przyczepić przy tym mikrofonie, to sam trójnóg, którego zakończenia są wykonane z plastiku, przez co suwa on się po biurku, na wskutek czego doszło do kilku bardzo plugawych, niegodziwych, nikczemnych wypadków podczas tej mojej działalności zagrajmerskiej. Mianowicie kilka razy zdarzyło mi się, że zsunął mi się on z biurka i uderzył mnie w niezwykle newralgiczne miejsce mego ciała. Ogromna konspiracja, oczywiście nie wiadomo o co chodzi. No, a tutaj mamy klawiaturę i... What the hell, kurczak! Co to jest za kurczak w ogóle, nie wiem. Kurczak, skąd jesteś? Przyznaj się! Ty, draniu, jesteś radzieckim szpiegiem? Zmykaj mi stąd! Nie wiem, cóż to był za kurczak, mniejsza, ale chciałbym przejść do samej... A, osłona aparatu. Chciałbym przejść do samej klawiatury, którą również zakupiłem właśnie dla was i właśnie na potrzeby działalności, którą tutaj prowadzę, czyli nagrywania filmiarzy. Jest to klawiatura niskopodłogowa. Wcześniej miałem taką wysokoklawiszową, przez co bardzo, bardzo było ją słychać na nieco cichszych grach, w takich elementach grozy, na przykład w Stalkerze, kiedy przechodziłem pod ziemiami, było naprawdę cicho, a wy musieliście słuchać tego, jak skrzypią klawisze mojej klawiatury. Tym razem jest znacznie lepiej, jest ona znacznie cichsza. Słyszycie? No nie słyszycie, a w każdym razie słyszycie, jak nie słyszycie.
Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze sam monitor. Monitor, który nie zmienił się od czasu, kiedy ostatnio się z wami widziałem, ale zmienił się od początku działalności, którą prowadzę, dlatego że również zakupiłem go właśnie do celów nagrywania filmiaszczy na YouTube. Z tego prostego względu, że dawniej miałem monitor w rozdzielczości 4:3, a nie 16:9, nie był panoramiczny i nie mogłem nagrywać zwykłych filmiaszczy w zwykłej rozdzielczości. Jeżeli chciałem zacząć nagrywać, musiałem zakupić to. Zakupiłem i od tamtego czasu nie narzekam, sprawuje się on całkiem przyzwoicie, wszystko jest unter kontrolen. Tak, no nie wiem co jeszcze tutaj mogę dodać do tego miejsca, w którym nagrywam. To jest na przykład herbatka. To jest herbatka, zdrowie wasze ludziska, zdrowie wasze. Herbatka! Orgazm domaciczny! To było miejsce, w którym nagrywam, a teraz przejdźmy do miejsca, w którym mieszkam, czyli do pokoju, w którym po prostu śpię. Tak, ogromna konspiracja, nie sypiam w pokoju, w którym nagrywam. Dor. No po prostu nie sypiam, tyle w temacie. Dobra, idziemy zatem! Tak, idziemy, jesteśmy w przedpokoju, to jest mój przedpokój, to są moje nogi, fajna sprawa, a to jestem ja, wyglądam tak. A zresztą, co was interesuje, jak ja wyglądam, to nie jest materiał o tym, tak więc przechodzimy do mojego pokoju. To jest mój pokój, zresztą pokażę wam go z takiej nieco dalszej perspektywy. Tak on wygląda, specjalnego szału nie ma. To jest mój żelandol, a to jest mój sufit! Goddammit, mam nawet sufit, ale dobrobyt się szerzy. Dobrze, omówię może spokojnie od prawej do lewej, co w tym pokoju się znajduje. Nie przygotowywałem go specjalnie, tylko uprzątnąłem kilka jakichś tam badziewiastych rzeczy, żeby nadmiernego burdelu nie robić. To jest biurko. No i szafeczka, dupeczka, deparóweczka, ładowarka do telefonu, mój stary komputer, z którego korzystałem jeszcze za czasów mojego gimnazjum i stary monitor, o którym mówiłem, którego posiadałem zanim nagrałem pierwszy film na mój kanał. Na biurku no mam standardowe rzeczy, które są przydatne do na przykład wyjścia na dwór. Staram się nie zagracać tego typu przestrzeni. I witam was ponownie, oczywiście, że już mi się musiały wyczerpać baterie, prawa Murphy'ego zdają się działać jak najbardziej poprawnie, niestety na moją niekorzyść, jak to prawa Murphy'ego zresztą zwykły robić. Tak czy inaczej, niestety, musiałem lecieć do sklepu po kolejną partię paluszków, 10 zł w dupę, no 10 zł, co ja będę jadł do końca miesiąca? Nie wiem. No mniejsza, jeżeli chodzi o przestrzeń biurka, jest ona troszeczkę pusta, troszeczkę niezagracona, ale jak już zacząłem mówić, życie nauczyło mnie, żeby tego typu puste przestrzenie zachowywać w tego typu porządku, bo jeżeli tylko zaczniecie odkładać na nie jakieś przedmioty, to bardzo szybko one się zagracą i potem bardzo trudno jest je posprzątać. Zatem, co na tym biurku się znajduje? Takie rzeczy podstawowe, które są potrzebne na przykład przy wyjściu na dwór, no nie wiem, zegarek, jakieś tam łańcuszki, tego typu sprawy. Tak, to ten złoty zegarek, który wam się kiedyś tak podobał. Hajs z YouTube'a! A jednak coś zarobiłem! Nie, niestety nie zarobiłem, bo to nie jest hajs z YouTube'a, po prostu zapomniałem jeszcze wpłacić na konto, na to nie patrzcie. Portfel, okulary, tak, co ciekawe mam okulary, to jest to magiczne pudełeczko. Może nam ich... O, tak one się prezentują się. Okulary jak okulary. Kiedyś sobie takie zamówiłem, dlatego że jak chodziłem jeszcze na studia, siadałem zazwyczaj w ostatnich rzędach i potem ciężko mi było odczytać te maśloczki, które sobie namaślaczyli profesorowie na tablicach, bo aule naprawdę były monstrualnych rozmiarów, ale co ciekawe, od czasów studiów nie założyłem tych okularów ani razu. Gumy do rzucia. Nóż, który kiedyś uratował mi życie. Oczywiście. W jak największym poszanowaniu. Co ciekawe, papierosy. Dor. Was ist das? Westy jakieś tam. Nie wiem, nie znam się. Ciekawostka. Oczywiście to nie są moje papierosy. Ja nie palę. Nie stać mnie na to. Szkoda mi na to pieniążków. Szkoda mi na to zdrowia. Powiedzmy sobie szczerze, po co? To niczego nie daje, tylko nam odbiera. Właśnie pieniążki i zdrowie.
To są papierosy jednej takiej dziewczyny, która tutaj kiedyś była nieważnym. To kompletnie was nie powinno interesować. Monitor, nie wiem czy już o nim wspominałem, ale to jest właśnie ten zacny monitor, który posiadałem zanim zacząłem nagrywać, zanim nagrałem pierwszy materiał na mój kanał. No i szafeczka zaraz obok. Ej, sumagu, łap, ostrość, no, orientacja, masturbacja. To jest szafeczka, w niej są różnego rodzaju szpargały. Na szafeczce znajduje się troszeczkę książek, nie dlatego, żeby się specjalnie nimi przechwalać, ale bardziej z tego względu, że w mojej biblioteczce te książki się już nie mieszczą. Goddammit! Niestety, będę musiał zainwestować chyba w nieco inną biblioteczkę. No jakie to są książki? Psychologia, socjologia, historia, nauka, troszeczkę fizyki, sztuka wojny, jakieś tam książki o II wojnie światowej, Metro 2033, bardzo polecam, świetna książka przygodowa. W zasadzie taka przygodowa, horrorowa, survivalowa. Bardzo fajna, naprawdę niezwykle polecam. A to jest moje łóżko. Tak, 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 to jest moje łóżko. Goddammit, to jest moje łóżko. Wbrew pozorom, tak jak niektórzy sugerowali w komentarzach, nie sypiam w krypcie. Aż sam się zdziwiłem, kiedy to zobaczyłem. No mniejsza. I nad łóżkiem mam ścianę. Tak, nie dość, że sufit, to jeszcze ściany. No dobrobyt po prostu w dupie mi się przewraca z tego dobrobytu. Co ciekawe, na ścianie jest zawieszony na półeczkach krzyżyk, chociaż jestem ateistą, z tego co wiecie, krzyżyk dostałem z bierzmowania, po prostu no nie miałem co z nim zrobić, więc sobie powiesiłem i tak wisi. Zresztą ładnie wygląda, więc nie widzę powodu, żeby go wyrzucać. Do tego mam całkiem niezłą kolekcję insektów, owadów, chciałoby się rzec, chociaż nie tylko owady, tutaj się znajdują również pajęczaki. Dlaczego i skąd to tutaj się w ogóle wzięło? No, dawniej zbierałem tego typu rzeczy. W Sosnowcu była organizowana giełda minerałów, na której właśnie były takie dziadostwa sprzedawane. Podobało mi się to, więc troszeczkę sobie tego kupiłem. Może pokażę wam najciekawsze egzemplarze. To jest na przykład straszak olbrzymi. Występuje, z tego co pamiętam, w Malezji, czyli w takim pięknym kraju, do którego Polska kiedyś eksportowała czołgi PT-91 twardy. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. To jest moja łapiszcza, to jest moja łapiszcza, to jest ten robak. Jest to jeden z najcięższych robaków świata. Oczywiście najcięższe, największe, najbardziej spasione, obleśne, wylewające się tłuszczem są samice. No, no, przypadek, nie sądzę. Tak, wszystkie samice teraz w opisie łapki w dół. No ale samice są tak tłuste, że nawet nie potrafią latać. To jest właśnie egzemplarz samicy. Niespecjalnie dużej, no bo jest taka... Te robaki naprawdę potrafią być ogromne. Nad tym jest jeszcze ciekawy egzemplarz, bo jest to pająk i jest to największy gatunek pająka na świecie, który tworzy sieci i żyje na właśnie sieciach, a nie w norach, tak jak żyją na przykład ptaszniki, które są największymi pająkami na świecie. To jest ptasznik, podobał mi się z maści, jest bardzo fajny, taki karmelkowy, dlatego go zakupiłem. A tutaj znajduje się pająk, który się nazywał pająkiem Nefila, z tego co pamiętam. Dawno, dawno temu o nim czytałem, zdaje się jeszcze w gimnazjum. Pająki Nefila są ciekawe właśnie po pierwsze z tego względu, że tworzą sieci i żyją na sieciach. Popatrzcie, jakie to jest wielkie. A to nie jest specjalnie wielki egzemplarz tego pająka, więc naprawdę potężne bydle i wyobraźcie sobie, że coś takiego sobie robi sieci i możecie w taką sieć nagle wpaść. Słabo. Ponadto pająk Nefila jest ciekawy pod tym względem, że jest przez naukowców i biologów zaliczany do rodziny pająków Nefila Jurassica, która to rodzina ma już sobie, no liczy, można powiedzieć, 160 milionów lat. Tak więc są to najstarsze pająki świata. Tutaj obok mamy Goliata, tak zwany Goliat Goliatus, taki to jest żuczek. Tutaj niespecjalnie wielki egzemplarz, ale musicie wiedzieć, że Goliaty to największe żuki na świecie. Kiedyś przeczytałem, zresztą to są bardzo ciekawe stworzenia, dlatego że Goliaty są żukami, które żyją na drzewach owocowych i zżerają po prostu owoce. One się żywią gruszkami, jabłkami, jakimiś tam mandarynkami, tego typu rzeczmi. Ciekawe jest to, że jak te rzeczy spadają potem z drzew, fermentują, te robaki dalej je jedzą. Efekt jest taki, że się upijają tymi właśnie owocami, no bo jeżeli owoc fermentuje, to wydziela się z niego alkohol. Na skutek czego potem takie potężne dziadostwa spadają pijane z drzew na ludzi, co raczej przyjemne nie jest. Tak jak mówię, to nie jest wielki egzemplarz, ale te największe na świecie robaki potrafią dorastać do 25 cm. Damn! Say what? Grzechu, chyba coś ci się w dupie poprzewracało! No właśnie, ludziska nie. Weźcie sobie teraz linijki,
Zobaczcie sobie, ile to jest 25 cm. A teraz wyobraźcie sobie, że takie 25-centymetrowe bydle spada z drzewa. Na przykład wam za kołnierz i wyobraźcie sobie, jak się w tym momencie czujecie. No tak trochę niezbyt ciekawie, przynajmniej bym się czuł niezbyt ciekawie. Tutaj z kolei skarabeusz, czyli święty żuk egipski, nad nim skorpion. Oczywiście to nie jest skorpion specjalnie jadowity, bo z tego co wiemy, skorpiony, które są najbardziej jadowite, zostały inaczej wykreowane w procesie ewolucji. No, takie spory skorpion, prawda? Sporych rozmiarów. Co jeszcze o nim bym chciał ciekawego powiedzieć? Skąd wiemy, że to nie jest zbyt jadowity skorpion? Stąd to wiemy, że jadowite skorpiony mają bardzo małe szczypce. Dlatego, że po prostu matka natura wiedziała, że on tych szczypiec nie potrzebuje. Bo wystarczy, że dziabnie swojego potencjalnego wroga, oponenta tylko raz swoim kolcem jadowym i już nie będzie się musiał z nim patyczkować, bo będzie miał do czynienia z truchłem. Prawda? Te skorpiony, które szczypce mają większe, nie są tak jadowite, bo tych szczypiec potrzebowały na drodze ewolucji, bo ofiara od razu nie padała od tego, jak została ukuta kolcem jadowym. Taka mała ciekawostka. Kolejna rzecz to moje półeczki z nadłóżka, półeczki, na których dawniej znajdowały się plastikowe modele, które sklejałem. Teraz znajduje się szeroko pojęte badziewie, różnego rodzaju ciekawostki z całego świata, jak to w każdym domu musi troszkę badziewia być, prawda? Na przykład bursztynowe drzewko bonsai, albo jakieś takie miniaturkowe Johnny Walkery, czy co tam jest. Co to jest w ogóle? Black Label. Nie wiem, na tym się nie wyznaję, wolę czystą ojczystą. Do tego wieża Eiffla na przykład, miniaturkowa, matrioszki prosto z Radomia. No nie, akurat co ciekawe, prosto z Krakowa. W ogóle mój pokój, moja przestrzeń życiowa jest swego rodzaju światową czarną dziurą. Takim światowym czarnym dupiszczem. Łabostrość. Stumbaku. No w dupę jego mać, łabostrość. Co ci mówię, dupowołowa? Łabostrość. Orient! Ej! Ziutek! Halo! Ja do ciebie mówię! O! Jest! Mamy ostrość! Houston, we have the ostrość! Dobrze, do czego zmierzałem? Mój pokój jest swego rodzaju światową czarną dupą. Dlaczego? Zobaczcie, chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na pewien soczysty fakt. Matrioszki z Rosji, chociaż nigdy w życiu nie byłem w Rosji. Miniaturkowa wieża Eiffla, chociaż nigdy w życiu nie byłem w Paryżu. Z drugiej strony na przykład koty z Egiptu, chociaż nigdy w życiu nie byłem w Egipcie. Cóż jeszcze? Żółw z Chin, chociaż nigdy nie byłem w Chinach. Jeszcze ciekawe. Statuetka z Południowej Ameryki, chociaż nigdy w życiu nie byłem w Południowej Ameryce. To wszystko jest podejrzane, do tego papież, chociaż jestem ateistą. Was ist das, o co chodzi, grzechu, gubimy się. A tutaj z kolei Budda. No dziwna sprawa, po prostu dla mnie tego typu przedmioty są fajne i ciekawe. To są takie bzdety, które urozmaicają przestrzeń domową. Nie zawsze muszą dla mnie coś znaczyć. Statuetkę Buddy zakupiłem dlatego, że po prostu mi się podobała. Tyle w temacie, nie dlatego, że jestem buddystą. Zresztą buddyzm jako religia jest troszkę utopijna. Jeżeli chodzi o zdjęcie papieża, no nie jestem katolikiem, nie jestem chrześcijaninem, ale co z tego? Poważałem naszego Ojca Świętego, Jana Pawła II jako człowieka, był to dobry człowiek, który wiele w życiu zrobił, wiele zmienił, tak więc po prostu mam to zdjęcie ze względu na osobę, do której mam wielki szacunek. Ponadto te wszystkie dziwne przedmioty, które tyczą się miejsc, w których tak naprawdę nigdy nie byłem, również mają swoje historie. Po prostu przywoziły mi te rzeczy osoby, które podróżowały troszeczkę więcej niż ja. Tyle w temacie. Co tu jeszcze mam ciekawego? Klepsydrę, jakieś tam dupeczki, tego typu sprawy. Statuetkę Indianina, którą co ciekawe wyrzeźbiłem kiedyś sam. No tak, w gimnazjum lubiłem rzeźbić z drewna. To było takie moje swego rodzaju hobby. Pierdylion słoników! Pizdylion słoników! Dupylion słoników! Same słoniki! Słoniki przeradzają się w oceany słoników! Te z kolei przechodzą w góry i równiny słonikowem! No niestety mam pierdyli o słoników, co ciekawe, chociaż nigdy w życiu nie wierzyłem w tego typu zabobony. Wiecie, mówi się, że jak słonik ma podniesioną trąbę w górę, to są pieniądze, jak w dół, to nie wiem, penis, czy jakieś tam inne pierdoły, ja w tego typu rzeczy nie wierzę. No ale inni niestety wierzą, tak więc też mi przynosili takie rzeczy w ramach różnego rodzaju prezentów, nie wypadało wyrzucić, więc stoi i się kurzy, co tu wiele mówić. Z tych wszystkich słoników, jeżeli bym mógł, zachowałbym tylko jednego. Tego.
Ludziska, nie wiem czy to w ogóle widać na tym aparacie, no jakość nagrywania nie jest zachwycająca, ale zobaczcie jak to jest wyrzeźbione. Sam nie wiem skąd ten słonik pochodzi, prawdopodobnie z Ameryki Środkowej albo z jakichś krajów afrykańskich, albo dor z Azji. No nie wiem, wymieniłem aż trzy kontynenty, ciężko powiedzieć. Tak czy inaczej, zobaczcie jak kosmicznie jest on wykonany. On był rzeźbiony ręcznie, to nie było rzeźbione maszynowo. Zobaczcie, ten słoń jest wyrzeźbiony w taki sposób, że w nim jest wyrzeźbiony inny słoń. I to było robione przez te dziurki. Naprawdę, to mi zrywa dupę, ilekroć na tą statuetkę patrzę. Naprawdę jest to coś niewyobrażalnego. No i co? No kurczę, na górze jeszcze inne różnego rodzaju pierdoły, na przykład termometr. Goddammit, będę musiał zamknąć kanał, to jest autoreklama. Nie, nie będziemy reklamować. No i oczywiście różnego rodzaju pocztówki. Troszkę mi się tutaj osunęło się. No mniejsza. Pocztówki głównie Nowego Jorku, bo zawsze fascynowałem się miastami, fascynowałem się urbanistyką, dlatego zrobiłem magistra z urbanistyki i architektury. Zawsze uważałem, że są to tematy bardzo ciekawe, dlatego bardzo bym chciał na kanale nagrać jakąś grę urbanistyczną, na przykład City Skylines, do którego przymierzam się od dawna. A tutaj, no jeszcze moja biblioteczka, no może zbyt wiele nie widzicie, bo odbijał się w niej świat, niestety, tak czy inaczej, o, może zrobię tak. Specjalnie staję w ten sposób, żebyście nie widzieli mojej twarzy. Taki ze mnie dupogłaziec. No wiem, wredny jestem. Co tutaj jest? Pierdolę Harry Potterów. Chociaż nigdy Harry'ego Pottera nie czytałem. To nie są moje książki, akurat. Akurat ta kupeczka książek nie jest moja. Nie pytajcie czyja. Tak czy inaczej, no jakie tutaj są książki? No różnego rodzaju książki. Troszeczkę naukowe, troszeczkę przygodowe, troszeczkę fantastyczne, troszeczkę są to na przykład leksykony zwierząt, jest tutaj na przykład Atlas Świata, jest tutaj wielka encyklopedia PWN, bardzo, bardzo sporo książek. Jeszcze mam troszkę książek pochowanych w szafkach, tam też są książki, tu też są książki, tam są książki, no wiele książek mam. Po prostu taki ze mnie człek. Tak, zamknę to sobie. Tutaj znajdują się, co się znajdują się? Tutaj znajdują się różnego rodzaju minerały. Uważałem, że są całkiem ciekawe, więc też jakimś tam cudem wszedłem w ich posiadanie. Jakieś tam muszelki, rozgwiazdy, tego typu sprawy. Zombrekina na przykład, nie wiem czy widzicie, mniejsza. Też w zasadzie nie do końca ja to zbierałem, ale jakimś cudem to trafiło do mojego domu i do mojego pokoju. Też nie pytajcie jak. A tutaj najciekawsza rzecz, czyli papierowa makieta miasta. Tak, ludziska. Kiedyś byłem na tyle zboczonym jakimś psychopatą, a dokładniej mówiąc były to czasy mojej podstawówki, kiedy po prostu budowałem miasta z papieru. Malowałem miasta, kreśliłem miasta, projektowałem miasta. Dor, no mówiłem, urbanistyka, takie sprawy. No coś jest na rzeczy. Po prostu zawsze mnie to fascynowało, zawsze mnie to interesowało, dlatego właśnie tak, a nie inaczej. I dlatego skończyłem takie studia, jakie skończyłem, co prawda. No, w moim zawodzie teraz nie pracuję, bo z tego co wiecie pracuję jako urzędnik państwowy, ale nie żałuję tych studii, na które poszedłem, bo były bardzo ciekawe, naprawdę szalenie interesujące. Pod tym wszystkim znajduje się jeszcze oczywiście mój telewizor. Telewizor, ale technologia, ale on jest bogaty, rzeczywiście grzechu, to by się w dupie przewraca z dobrobytu. No, nie jest to nic specjalnie nowego, zobaczcie jaka to jest wielka grucha, to nie jest żadna maszynka płaskokineskopowa, ale działa. Po prostu działa. Wicie, rozumicie. Taka sprawa. Co nieco tak. No, gdybym miał go zamieniać na coś nowszego, na lepszy, nowszy model, no to wydałby pewnie z 1000 zł, ewentualnie, no nie, z 8 stóp. A po co, skoro ten działa? Po prostu wychodzę z takiego założenia. Pod spodem jest magnetowic, z którego obecnie w ogóle nie korzystam. Używam go tylko w formie zegarka, bo wyświetla godzinę i jak śpię na tym łóżku, no to świetnie się spisuje. Au! Uderzyłem się osłoną od aparatu. Będę musiał kiedyś prędzej czy później zakupić kamerkę, no ale mniejsza. Pod spodem jest jeszcze jedna szafeczka, w której też znajduje się sporo książek. A tutaj, no proszę, są moje bambosze! I oczywiście ławeczka do ćwiczeń, do tego sztanga, hantle, tego typu podstawowe rzeczy. Mam jeszcze drążek do podciągania. Nie jest to system, nie jest to taki zbiór przedmiotów, które mają mi zapewnić kondycję fizyczną.
bo ogólnie staram się ćwiczyć na siłowni, ale w momencie, kiedy robię sobie jakąś wielką przerwę od siłowni, albo jestem na tyle zabiegany, że nie mogę tam chodzić, albo na przykład no nie jestem w zbytniej kondycji fizycznej, na przykład zachoruję dosyć poważnie, nie mogę tam chodzić, no to potem w domu staram się za pomocą tego sprzętu doprowadzić do jakiejkolwiek formy, żeby potem móc na tą siłownię wrócić. Bo też nie wypada tam wracać jako typowy zdechlok. No i co jeszcze wam mogę powiedzieć? Co jeszcze wam mogę pokazać? Kurde kaczuch, nie wiem. Chciałem, żeby to był tego rodzaju filmik, w którym troszeczkę się do was zbliżę, a wy do mnie, w którym poznacie mnie troszeczkę lepiej. No, siebie nie mogę wam pokazać, bo jeszcze przez jakiś czas chcę być anonimowy, ale przynajmniej mogłem wam pokazać miejsce, w którym żyję, w którym mieszkam, w którym śpię, w którym oglądam telewizję, w którym sobie leżę na łóżku, w którym na przykład sobie czasem ćwiczę albo czytam. To są fajne rzeczy. Mam nadzieję, że jako tako wam się podobał ten filmiasz specjalny. Chociaż dupiszcza może nie zrywał, to myślę, że dla niektórych osób będzie jak najbardziej wartościowy i ciekawy. No i co? Jajco! Tyle z tej strony, tyle z mojej strony. Widzimy się w kolejnych filmiaszczach na moim kanale. Mam nadzieję, że wam się podobało. Cześć! Hey, 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 hey